Na pewno zna się na tych krzewach. Neville na pewno zna się na tych krzewach, a ja was witam bardzo serdecznie. Z tej strony Nikodem, a to jest kolejny odcinek Harry Potter i Zakon Feniksa. Mamy wszystkich członków Gwardii Dumbledora, więc teoretycznie możemy wszystkich się już... Tak, możemy wszystkich już nauczyć lekcji, jakie nam Harry Potter będzie oczywiście preferował i nas uczył, także najpierw podejdźmy do Ginny. Mówimy coś fajnego, Harry? Jak najbardziej, Ginevra Weasley. No Harry, na pewno możesz nas nauczyć czegoś fajnego. Na pewno. Mam chyba pewne zaklęcie. Co powiesz na to, Harry? Ja muszę oczywiście trochę... Czy to nie jego użyłeś podczas turnieju trójmagicznego? Tak, bardzo prawdopodobne, Hermiona. Redukto, a jak się robi redukto? Redukto robi się tak. Redukto! Okej, dobra, mamy to. We got this. Bardzo ładnie. Ginny bardzo lubi zaklęcie redukto, jak wiemy wszyscy z filmów. To przychodzi samo z siebie, kiedy dorastasz z Fredem i Georgem. Trochę rel. Sprawdźmy, czy ktoś jest równie dobry jak Ginny. Dzięki, że nas nauczyłeś, Harry. Dobrze, podejdźmy do Neville'a, bo Neville też coś potrzebuje. Neville, wiesz coś o samoużyśniających się krzewach? Okej. Okay. Tak, mam książkę Człowiekożerne Drzewa Świata, w której są niezłe ilustracje. Leży na stoliku przy moim łóżku w sypialni chłopców. Dobrze, to jak będziemy szli do sypialni, no to zabierzemy tą książkę Neville'a. Chciałbym być tak dobry w magii jak ty. Okej, dobra, co my tutaj mamy, bo mamy jeszcze troszeczkę tych uczniów. Colin jest tutaj, Zachariasz chce się czegoś nauczyć i Colin. I to tyle. I potem będziemy mogli wziąć zadania profesor McGonagall, Snape'a i u profesor Sprout oczywiście. Podejdziemy sobie do sypialni Gryffindoru i będziemy mogli zaliczyć zadanie u profesor Sprout. Dobrze, Ernie. Kiedy nauczysz nas czegoś pożytecznego? Gdyby tak Harry nauczył nas, jak zamknąć ci dziób, to byłoby pożyteczne. W porządku, Ron. Znam zaklęcie w sam raz dla Zachariasza. Zachariasz z pewnością chętnie pomoże ci zademonstrować zaklęcie. Tak, tu jest Rictus Sempra. Trzeba namierzyć... O nie, Rictus Sempra. Okej, okay, Rictus Sempra jak incendio działa w walce. Dobrze. Stań tam, Zachariaszu, to pokażę wszystkim, co robić. Stań tam, Zachariaszu. Aha, Rictus Sempra! Prawym? Jest super. Prawym czy lewym, bo pokazuje mi prawy przycisk. Ja bym lepiej je rzucił. O, ty taki jesteś? Taki jesteś? Ty byś lepiej rzucił? O, ty, dobrze, zobaczymy. Zobaczymy. Świetnie. Jeszcze bym przestał. Ten... Hej, ja jeszcze nie miałem szansy poćwiczyć. Przykro mi, Zachariaszu. Nie mamy więcej czasu na te zaklęcie. Spróbujesz innym razem. Świetna lekcja, Harry. Tak, bardzo. Wiecie, co jest najlepsze? Że Zachariasz ze swoim charakterem by się nadawał do Slytherinu. Taka prawda. Nie oszukujmy się. Harry! Czy masz Colin? Nie mogę się doczekać. Będziemy robić coś ciekawego? Na pewno tak. No tak. Może coś wysadzimy, albo spróbujemy zamienić kogoś we Fredkę. A jak nazywał się? Czyżby nawiązanie Alastora Moody'ego do Malfoya? Petrificus Totalus. To proste zaklęcie, ale bardzo przydatne. Aby sparaliżować wroga... Czemu Neville'a i Rona musimy petryfikować? Halo, nie zgadzam się. Petrificus Totalus. Ja się bardzo nie zgadzam na to. Może tak Hermione spetryfikujemy, co? Petrificus Totalus. Biedny Neville. Nie, i Ron też. I to smutne. Bardzo. A, jak zauważyliście, mam kamerę. Nagrywam z kamery zwykłej. Z aparatu, a nie z tego. Z kamerki internetowej. Kamerka internetowa sobie tutaj obok mnie sobie tutaj ładnie stoi. Harry, jesteś. Także nowa jakość. Dzięki. Powrót po latach. Dobrze. Dobrze. Czyli co? Wszyściutko mamy, tak? A. Czo. O nie, czołczek będzie lizu. Halo, cześć, czo. Czego dzisiaj nas nauczysz? To wszystkiego. Ostatnie spotkanie przed świętami. Nauczysz nas czegoś śmiesznego? Chyba mam pewien pomysł. Otworzysz na lewy korpus, Hermiono? Dobrze. Trzeba wysoko... O, testujemy na... Ronie.
Susan. I to jest chyba Colin albo Zachariasz? Lewi korpus! Lol. Jeszcze trochę. Dawaj! Bardzo dobrze. O! Nie martw się, nieźle ci szło. No dobrze, poszło ci fatalnie. Ach, ta szczerość. Widziałem, jak rzucasz inne zaklęcia. Widziałeś? Tak. Chodźmy nauczyć resztę zaklęcia. Poczekaj, Harry. Ja chcę z tobą porozmawiać. Love story in the Hogwarts. Wszystko okej? Okay? Jesteś dobrym nauczycielem, Harry. Jemioła. Pewnie pełno w niej nargli. O, pierwszy pocałunek. A nie, przepraszam, w Błędnym Rycerzu był pierwszy pocałunek z szybą. O, Potterowi się śni coś. Cóż takiego to może być? Nie wiadomo. No nie, to Arthur Weasley. Harry, Harry! Ron, twój tata! Szybko! Powiedzmy McGonagall! O no, what now? Nie ma czasu! Musimy znaleźć McGonagall! Musimy. Chodź! Ej, dobra, bo w sypialni Gryffindoru jest ta książka, ale czy my mamy jeszcze te zajęcia? Nie mamy już. Okej, dobra, to chodźmy. O! To się wybieracie o tej porze? Tata Rona! Zaatakował go wąż! Harry krzyczał przez sen. To nie był sen! Pan Wesley upadł! Widziałem! Spokojnie! O nie, ale Gilimencja ze Snape'em będzie teraz. Z panem Weasleyem do gabinetu dyrektora. Przyprowadzę Ginny i braci. Idźcie już, nie mamy. Ja przepraszam czasu. Bardzo, ale oryginalny głos profesor McGonagall był o wiele lepszy. Dobrze, dobrze, Ron. Idziemy do Dumblembam. Przepraszam, musiałem. Tak, idziemy do gabinetu dyrektora. Tylko, halo, gdzie są te nóżki? Lol? Chwila, czekaj. A. Nie jest ze czuli, albo z Dumbledore. No tak, no idziemy, Ron. Boże święty, jaki ty niecierpliwy jesteś. Po kim ty taki niecierpliwy jesteś, bo... W sumie po twojej mamie. Kochane schody. Dzięki, schody. Akurat w najmniej odpowiednim momencie, ni? Ni? No właśnie. Po co ten pośpiech? I to o tej porze. No nie wiem, może dlatego, że chce się dostać do gabinetu dyrektora. O! Finasie, musisz odwiedzić swój drugi portret na Grimald Place. Powiedz im, że Arthur Weasley został ciężko ranny. Panie profesorze, co się ze mną dzieje? Pan mnie wzywał, dyrektorze? O, Severus Snape! Obawiam się, że nie możemy czekać do rana. Potter, chodź ze mną. O nie. Profesorze! Chodź, Potter. Fawkes zawiadomi Molly. Waszego ojca z pewnością znajdą odpowiednie osoby. O nie. Po co tu jestem? Co? Masz nauczyć się oklumencji. Magicznej obrony umysłu. Jezus, Snape, jakie ma bory przed oczami. Jest połączony z twoim. Musisz nad tym zapanować. Potrafi czytać w moich myślach? Czytać, kontrolować, wpływać. I wpływać na nie. Czarny pan, nie da ci odpocząć. Dzięki oklumencji się obronisz. Teraz włamie się do twojego umysłu. Legilimens. O nie, zaczyna się. Zmuś różkę Snape'a do powrotu na środek, aby go pokonać. Dobra, chwila. A, strzałkami to... Ten... Trzeba było robić. Okej, okay, dobra. To pamiętam. To jest jeszcze easy, nie? Potem będzie trudniej. Mam nadzieję, że ostrość na kamerze mam ustawioną. Z tego co pamiętam, to była ustawiona ostrość na kamerze. Sobie ustawiałem. Inaczej. Mam nadzieję, że fokus mi się nie zjechał. On nie jest, Snape widział wspomnienie, jak tworzymy Gwardię Dumbledora, ale on nie doniesie Umbridge. On jest spoko tak naprawdę, bo kocha Lily Potter. Cudowny nauczyciel. Dobra. To chyba będzie ostatni etap, albo jeden z ostatnich. Może mój wzrok się pogarsza. Ja mało co widzę teraz. Dobra, Snape został pokonany. Bardzo ładnie, Harry. Może być, Potter. Jak na pierwszą próbę nie było tak źle. O, Snape w końcu nas pochwalił. Lekcji będzie dużo.
Dowody wskazują, że dzielisz emocje i myśli Czarnego Pana. Nie jest wskazane, żeby takie połączenie nadal między wami istniało. No to po prostu go zabijcie. Oczyść umysł. Pozbądź się emocji. Dobra. Cóż my dalej mamy? O, kamera się wyłączyła. Ciekawe dlaczego? Na pół godziny ustawiłem. Niedługo musisz wracać do Hogwartu. Zanim jednak odejdziesz, może spędź trochę czasu z przyjaciółmi. Powiedz Arturowi, gdy będziesz chciał iść. O, jak miło. Dobra, pogadajmy sobie z nimi. Cześć, Harry. Tonks, jak to jest być Aurorem? Chcę nim zostać, jak skończę Hogwart. O. Ciężka praca, ale łapanie czarnoksiężników ma swoje plusy. Muszę cię jednak ostrzec. Zanim zostaniesz Aurorem, czeka cię mnóstwo nauki. Bardzo dużo. Remusie! Co słychać, Harry? W porządku. Zobaczenie ataku to musiał być dla ciebie szok. Dobrze, że udało się nas ostrzec. Gdyby nie ty, mogłoby się to skończyć znacznie gorzej. No to na pewno. Chociaż wolałem, jak Remus mówił głosem inspektora oraz tamożejki. Dobra, czy tędy wyjdziemy? Czy nie wyjdziemy? Nie wyjdziemy tędy. O nie, what now? Tędy możemy wyjść. Pewnie z Syriuszem będziemy musieli jeszcze pogadać. Albo coś, nie wiem. Dobrze, zobaczmy, z kim można jeszcze porozmawiać tutaj. O, siema Ginny. Skorek schował rzeczy, żebyśmy ich nie wyrzucili. Mama kazała mi sprawdzić, czy nic tu nie zostało. Uważaj, w tym domu jest dużo niebezpiecznych przedmiotów. Cóż, na pewno. Co my tu mamy? O, jakaś książka. Order Merlina pierwszej klasy. Należał do pradziadka Syriusza. Pradziadek Syriusza dał mnóstwo złota ministerstwu. To dziwne. Przodek Syriusza zachowujący się jak Lucius Malfoy. To przecież rodzina. Lucius Malfoy poślubił Narcyzę Black. Syriusz i Draco są spokrewnieni. No właśnie. Wydaje się, że Syriusz nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Szukajmy dalej. Kto by chciał mieć cokolwiek wspólnego z Drakonem? No jakby, no serio, nie oszukujmy się. Kto by chciał? Wingardium Leviosa! Za obrazem coś? Axio! O właśnie. Cóż to za medalion? Spójrz na to. Nie mogę otworzyć. Szukajmy dalej. Czyżby to medalion Salazara Slytherina? Tu nic. No kurde. Powiem szczerze, co jest? Halo, ktoś mnie do mnie pisać. O tej porze. Och, dobra. Depulso! O, tutaj coś mamy. Jakaś pozytywka. Ale jestem śpiący. Uważaj, Harry. Uważaj, Harry, bo zaśniesz. Dobre. Dobra, tu nic. Pewnie tamta szafka jeszcze może coś kryć. Ale Harry? Harry Potter? Ej, tu na szafce coś jest. O właśnie, jakaś książka. Chyba z drzewem genealogicznym Blacków. Szlachectwo naturalne, czyli genealogia czarodziejów. O, okej. Okay. Dzięki, Harry. Wszystko jasne. To wszystko. Idę się pakować. Do zobaczenia. Dobrze. To cudowne święta na Grimworld Place. Bardzo cudowne. Dobrze. Nie tutaj. Idziemy może na górę zobaczyć co i jak. Może stworek. Zdrajcy! Szkarady! Nie, to matka Syriusza. Dobrze. Tu nic nie ma. Ale pani Black, proszę nie krzyczeć. Ja jestem dobrym człowiekiem, tak naprawdę. Naprawdę. Ej, dobra, tu jest jakieś wejście chyba. Siema, Ron. I Hermiona. Cześć, cześć, Harry. Słuchaj, stary, jeśli chodzi o mojego tatę... Wiem, przykro mi. Przykro? Uratowałeś go! Nie jestem pewien. Myślę, że to ja go zraniłem. To niemożliwe. Hermiona zawsze powtarza, że Hogwartu nie da się opuścić magicznie. To nie mogłeś być ty. Bardzo możliwe.
ale weźcie, wszystko może się zdarzyć. Czyż nie? Widziałeś może stworka? Chcę mu wręczyć jego świąteczny prezent. Nie, nie widziałem go. Wiesz, wydaje mi się, Hermiona, że stworek nie byłby zadowolony ze świątecznego prezentu od osoby twojego pochodzenia, że tak powiem. No, jakby nie oszukujmy się, no. Od szlamy on nie przyjmie, coś tam. Nie ma szans. Dobra, czy my tutaj coś mamy? Tu nic. O, to Hardojob! O, jak milusio. Hardojob jest ukrywany na poddaszu. Trochę smutne. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy do ogarnięcia? Dobrze, pani Black, spokojnie. To tylko ja, Harry Potter, chłopiec, który skłamał. Znaczy, przeżył. Ta. Siema, Sirius. Szlachetny i starożytny ród Blacków. Lestrange. Są w Azkabanie. Byłem tu, dopóki matka nie wypaliła dziury. Nienawidziłem ich. Zamieszkałem z twoim ojcem. Nie widziałeś czasem stworka? Nie ma go od dłuższego czasu. Nie mógł chyba opuścić domu. Może mnie nie akceptować, ale musi mnie słuchać. To prawda. Na pewno gdzieś się dąsa. Lepiej go poszukam. Bardzo dobrze, Sirius'u. Dobra, gdzie jest Arthur Weasley? Bo ja mam powiedzieć Arthurowi, że chcę do domu. Arturze? Panie Weasley? Tato Rona? Jakkolwiek, może na dole jest. No, powolne schodzenie z Harrym Potterem. Cudnie. Może jestem przyzwyczajony, bo tu na bok zawsze patrzyłem na kamerę, nie? Dobra. Zobaczmy, jest tam Arthur Weasley? Gdzieś w pobliżu? No jest, stoi tutaj. Magicznie się przeteleportował. Dobrze się pan czuje, panie Weasley? Oczywiście, Harry. Szpital świętego Munga. To ciekawe miejsce. Jeden uzdrowiciel starzysta pokazał mi mugolskie sposoby leczenia. Oni na rany używają szwów. To fascynujące. Co się naprawdę stało, gdy został pan zaatakowany? To był długi dzień. Przysnąłem na chwilę, dając się zaskoczyć i ukąsić. Jesteś gotowy wracać do szkoły? Tak, jestem gotowy. Niezbyt. Porozmawiaj z Syriuszem. Czeka w pokoju gobelinowym. Okej, to troszeczkę chyba zmieniliśmy schemat. Czyli co, mamy wracać do Syriusza? Chyba zepsułem grę w tym momencie. Jakby... Ała... Bardzo zepsułem grę. Bo poszedłem wpierw do Syriusza, a nie do Artura. No i pani serce by pękło, gdyby wiedziała, jakie szumowiny kręcą się po jej domu. Moja matka nie miała serca. A teraz znikaj stąd. Jak pan sobie życzy. Cudowne jest to, że Harry odziedziczył dom i właśnie stworka po śmierci Syriusza, gdzie tak naprawdę cały dom powinna odziedziczyć prawowita spadkobierczyni, czyli Bellatrix Lestrange i Narcyza Malfoy. To nie zawsze tak będzie. Jesteś dobry, Harry. Harry! To Hagrid! On wrócił! Jej, Hagrid wrócił! Gdzie byłeś przez cały czas? To troszkę skomplikowane, bo... Hagrid, o co chodzi? Nie grał. Odejść, nie jeszcze Graupa mamy, o nie. Nie mogę go tak zostawić. To mój brat, Graup. Herma. Graup, to jest Hermiona. Hermi. O Boże, pięknie. Nie bić Herma. Cudownie. Cudownie, Graup. Uwielbiam cię, naprawdę. Jesteś cudownym olbrzymem. Nie idziesz do Snape'a? Przecież masz następną lekcję o klumencji. Dzięki za przypomnienie. O nie. Dobrze, ale następną lekcję o klumencji oczywiście ogarniemy w przyszłym odcinku. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Na razie, hej, hej.